Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale. Bardzo jestem strąki przy okazji. Słuchajcie, dzisiaj taki bardziej luźny odcinek vlogowy o tematyce, która może u niektórych ludziów, użytkowników pingwina wywołać palpitację serca. O co chodzi? Chodzi o telemetrię. Rok temu, rok temu robiłem odcinek na temat wprowadzenia, możliwości wprowadzenia w Fedorze 40 telemetrii, Tak. To miało być zrobione i tak dalej, i tak dalej. Wtedy to nie przeszło. Jak wiadomo, to nie przeszło. 40 jest czysta. 1 lipca nastąpiła kolejna próba. Taka włączenia tego typu rzeczy do naszego pięknego pingwina, a dokładnie do Fedory, typowo do dystrybucji Fedora. I z dniem 23. propozycja została zaaprobowana. Słuchajcie, od razu mówię, ten film nie ma na celu niszczenie fedory, nie ma na celu usianie paniki, tylko ma na celu powiedzenia tego, co ja na ten temat myślę i dlaczego to nie jest najlepszy pomysł, ale tutaj nie chodzi o to o wórle wprowadzenie telemetrii, bo to może pomóc tylko to, w jaki sposób ją wprowadzono albo w jaki sposób ona będzie działać. Zapraszam gorąco na film. Zanim zaczniemy, w ogóle głębiej, temat, tutaj pingwinowej i fedorki, czym jest telemetria? Telemetria jest to po prostu zbieranie danych na odległość, tak, zbieranie danych z danego systemu komputerowego programu, i tak dalej, dalej. Teoretycznie powinno się je wykorzystywać tylko wyłącznie do poprawy jakości kodu, do poprawy ewentualnych błędów, które się w tym systemie znajdują podczas pracy użytkownika, do czego jest używana powiedzmy telemetria w wiodącym systemie operacyjnym, tak? To wiadomo do czego, do reklam, do, do wszystkiego, tylko chyba nie do tego, do czego powinno być robione, ale to nie jest temat akurat na ten, na ten teges. W każdym razie ja rok temu y, zrobiłem tutaj materiał, y, który mówił, że miała być prowadzona telemetria do Fedory 40. Miała być, ale zostało to w końcu odrzucone przez tak zwane FESCO. FESCO to jest komitet Fedory, to jest taka rada zarządzająca sieci chłopa i mówią tak, nie, w ten sposób. Powiedzieli nie. Y, bo wtedy była to prośba, bo to założenie takie w ogóle zacznijmy od tego, telemetria dzieli się na kilka różnych tzw. dziedzin albo rodzajów. Jest telemetria Opt-In między innymi telemetria Opt-In i Opt-out. Wtedy chciano zastosować telemetrię Opt-out w wielkim, wielkim skrócie. Jest to telemetria, która działa standardowo w systemie. Użytkownik może ją wyłączyć sam. Możesz odkliknąć sobie ptaszka jakiegoś, jak go znajdziesz gdzieś tam, tak, albo coś takiego. Tak jest chyba zrobione w VMware albo VirtualBox, już nie pamiętam, gdzieś coś takiego jest. W każdym razie ona działa standardowo, ona działa pod spodem, w sposób niewidoczny dla użytkownika, tak, i można go wyłączyć, ale jest uruchomiona na start. Telemetria opt-in to jest rodzaj telemetrii, którą trzeba włączyć samemu. Samemu decydujesz, że zezwalasz na wykorzystywanie danych z twojego komputera, oczywiście anonimowych, tak? bo takie jest założenie, do polepszenia danego systemu, oprogramowania i tego typu rzeczy. 1 lipca na, na portalu, między innymi na Foronixie, który teraz prezentuję, na wielu, wielu innych, się, pojawił się artykuł, w ogóle już wszystko od tutaj, od maila, tak? Od, znaczy dyskusji na Fedorze, ale to za chwileczkę. Gdzie poszła informacja, że Fedora ponownie chce wprowadzić, znaczy zarząd, nie zarząd, tylko tam programiści czy coś takiego, chcą wdrożyć telemetrię do Fedory 42, ale tym razem nie opt-out, tylko opt-in, czyli taką, którą trzeba samemu włączyć. Czyli nie to, że powiedzmy, instalujesz Fedora 42, i już masz śledzenie, i w ogóle jest katastrofa, i nic tylko czapeczkę, kurde, jakąś tam założyć i tak dalej, i tak dalej, albo iść do lasu. No nie, na to musisz sam wyrazić zgodę. W Debianie na pewno kojarzycie jest coś takiego, jak macie ten stary instalator debianowski TUI, to na pewnym momencie jest takie pytanie, i okno się pojawia. Wybór najlepszego pakietu, czy chcesz wziąć w tym udział? To jest właśnie przykład opt-in. Zaznaczasz albo nie zaznaczasz. Standardowo nie jest to uruchomione, i dokładnie to samo było tutaj rozważane 1 lipca, tak? taka propozycja padła, i napisano, jakie dane będą tutaj ściągane, jakie dane będą zbierane, że to będzie wszystko może zabezpieczone, że to wszystko będzie anonimizowane. Czyli bez żadnych adresów IP, bez możliwości, bez tak zwanych odcisków palca, tak, żeby nie dało się danego użytkownika zidentyfikować. Do tego byłaby tu jeszcze propozycja wrzucania takiego, jak to się ładnie mówi, szumu statystycznego, który trochę zaburza te wszystkie dane, bo to są losowe rzeczy, ale, ale nie za dużo na tyle, żeby zrobić anonimizację tych danych, to jest raz, ale żeby te dane były prawdziwe, coś takiego, nie? no to jakaś dyskusja, dyskusja była na ten temat i tak dalej i tak dalej propozycja pojawiła się tutaj proszę bardzo 26 dni temu czyli dokładnie pierwszego jest to napisane opt-in metrics for Fedora chce, może sobie to ładnie przeczytać, ogarnąć a będzie tym bardzo, bardzo że tak powiem zainteresowanym dyskusja chyba też tu jest, ale o dziwo nie jest duża. 23 lipca zostało to zaaprobowane, Fesco wyraziło zgodę, więc już jest powiedziane, że w Fedorze War 42 ta wersja z gnom będzie mm, będzie zabierać telemetrię, ale nie będzie ona włączona standardowo. Żeby te dane zostały, będą, żeby te dane były zbierane, użytkownik sam to musi wyrazić zgodę, włączyć i się na to zgodzić, tak? Tak to będzie tam wyglądało. To już nie ma, że chyba, może i tak dalej, tak dalej. Słuchajcie i teraz sprawa jest bardzo ważna. To nie jest żaden powód do uciekania z fedory czy rzucania daną mięsem i tak dalej i tak dalej. Tam w kierunku IBM i RedHata pewnie też niektórzy rzucą od razu, ale ja wam dzisiaj powiem taką ciekawą rzecz, myślę, że ciekawą. Moje, moje podejście przynajmniej do tego jest takie że mimo tego iż będzie to telemetria włączona, znaczy wyłączona, tak? Każdy może tam wyrazić zgodę sobie włączyć i tak dalej, tak dalej opt-in. To ta telemetria, też tak szczerze mówiąc im niewiele wiele, da dlaczego? Ponieważ najpierw wystarczy sobie przeczytać ten artykuł żeby dowiedzieć się, jak to wszystko tutaj teoretycznie wygląda, oni kiedyś tam zrobili jakiś eksperyment GNOM, info, College, coś takiego, nie? Zrobili test tego, że ankietę, czy oni się zgadzają i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie tu chodziło. Przeprowadziło badanie w celu zebrania danych od swoich użytkowników. Rzutownicy byli zachęceni do udziału, badanie było całkowicie dobrowolne, tak. Musieli zainstalować pakiet, no i tam zbieranie danych się zaczęło i tak dalej, i tak dalej. I oni teoretycznie, deweloperzy tam gną, czy czegoś tam dostali informację, jaka dystrybucja jest najczęściej używana, tak? Co wyszło? Wyszło, że Fedora. Tylko, że to jest teoretycznie i fizycznie niemożliwe, ponieważ co można sobie przeczytać dalej tutaj, zdecydowanie powinien wygrać Ubuntu, ponieważ jest najpopularniejszym Linuxem na świecie. Więc jakim cudem dostaje się tutaj Fedora? Dlaczego Arch jest na drugim? No Ubuntu na trzecim 10%. O co tutaj chodzi? Z tymi jakieś powalone w ogóle statystyki, tak? Tak, dokładnie tak. Te statystyki są powalone, a są powalone dlatego, że jest to telemetria dobrowolna. Wiecie, zastanówcie się tak, kto włączy, kto będąc Linuxiarzem, już nie mówię o początkujący, tylko bardziej zagorzałym, może nie fanatykiem. Tylko takim w miarę ogarniętym, i tak dalej, gościem, tak. Kto włączy tą telemetrię sam? Kto? Nie każę Wam teraz pisać w komentarzach, ja nie będę tego sprawdzał, tylko kto to zrobi? Niewielu. Dlaczego to zrobi niewielu? Bo będą chcieli pomóc komuś, bo sami są dewe deweloperami i wiedzą, że włączenie telemetrii pomoże naprawić pieprzony błąd w pieprzonym systemie, tak. Tak, a dlaczego większość tego nie zrobi? Bo telemetra jest zło, śledzi i w ogóle bank mi okradną, dziewczynę, psa, kota mi potną i w ogóle dadzą go na Facebooka jako mem do kompletu, tak? Dlatego, jeżeli, ta, jeżeli ktokolwiek włączy, powiedzmy tak, te dane, czy tą telemetrię, to te dane będą niepoprawne, one nie dadzą obrazu całości użytkowników, tylko wąskiego grona, które się na to po prostu zdecyduje, bo ma jakieś tam większe pojęcie, bo im to nie przeszkadza, bo chcą pomóc po prostu. Cała reszta tego nie zrobi. Czy użytkownicy są, że to powiem, nie są normalnymi, przepraszam, użytkownikami Linuxa? Nie grają prawdopodobnie non-stop, nie zmieniają dystrybucji co 5 minut. Nie wiem, tam jeszcze wielu setek innych rzeczy nie robią, tylko używają, nie wiem, siedzą w tym tajnik menedżerze, klepią kod i to są ludzie, którzy nie mogą być grupą testową tego wszystkiego. Oni nie dadzą odczuć, znaczy. Te dane zebrane, one nie będą pokazywać środowiska użytkowników Fedory w żaden sposób. Gdyby teraz Fedora wprowadziła telemetrię opt-out, na którą się nie zgodzono kategorycznie, wtedy to zbieranie danych anonimowych byłoby włączone dla wszystkich, tak? Właśnie więc wtedy ta suma, ten cały zbiór tych danych byłby szeroki, nie tylko dla tych nerdów, nie tylko dla tych chłopaki, ja wam pomogę, włączę i na 200 swoich hostach też włączę. Pikuś, że na tych 200 hostach robię to samo co na moim jednym, nieważne. Ale kurde, jeżeli by to było włączone dla wszystkich, to wtedy te dane byłyby jakieś sensowne, tak, że ludzie używają tego, robią to, ten program się wysypuje wtedy i wtedy, bo nie chodzi o to, że Juzek z, z, nie wiem, z Maliną i Kasią robią tamto, a tamten ogląda tamto i ogląda tamto, tak, żeby to, ty, ty, ty i ty jesteście źli albo jesteście coś tam, nie o to chodzi, nie, chodzi o to, żeby ogarnąć ten system, ponieważ jak działa Fedora, wiadomo, tak, to jest, mówi się często, zresztą gdzieś tam czytałem na samym REL-u, że jest to po prostu poligon testowy no, dla Rela. To jest normalne, najpierw idzie wszystko do Fedory, Fedory, ludzie to w Fedorze testują, potem to idzie dopiero do góry, do głównego Rela, do głównego serwerowego, serwerowego systemu. Nie? Dlatego mm, to by wszystkim pomogło, pomogłoby deweloperom Fedory w ogarnięciu tego bałaganu, który czasami jest taki, że po prostu głowa mała i nie wiadomo z czego to wynika, to jest raz. Pomogłoby potem ewentualnie RedCatowi, jak wiem da się nienawidzi, bo RedCat to są za przeszłożeniem bardzo źli ludzie, tak? I ja IBM to już są w ogóle takie, że głowa mała, tak? I tak dalej, i tak dalej. I pokaże im to, co Linus Torvaldsen widzi, pokażę, tak? Dokładnie tak ale dzięki temu Redkatowi to, to to Fedora w ogóle istnieje, można powiedzieć w ten sposób, nie? W każdym razie, jeżeli, jeżeli ktoś tworzy system, robi system i tak dalej, i tak 10 dalej, dziesięciu na tysiąc użytkowników coś napisze na forum że błędy mają, no to te 10 osób, powiedzmy, które zgłosi ten błąd, yy, czy oni mogą odpowiadać grupie tysiąca? No, no nie mogą w żaden sposób. Bo pozostałe 900 dalej będzie miało pieprzony błąd i dalej będą na ten błąd kląć. Dlaczego? Bo nie ma telemetrii. Bo deweloper nie wie, co się dzieje w tym systemie. Po prostu. Ludzie, przestańcie sobie... Warto... Yy, kurde. To jest wina dużej korporacji albo dużej korporacji. I... Yy, że telemetria kojarzy się ze zbieraniem danych do reklam. Po prostu, że nas szpiegują, podsłuchują, to wszystko jest telemetria. Za przeproszeniem te, tutaj nie chodzi o to, że to nie są rzeczy pozyskiwane dla reklamodawców do sprzedawania przez Pedore. To są rzeczy, żeby ten system działał lepiej. Po prostu ja sobie zdaję sprawę wiele razy słyszałem już nie w komentarzach, rozmawiałem i na mailu że Ktoś mówi, ja mam taki, taki błąd, ja mam to, to nie działa, tam to pomożesz. Ja mówię, ja nie pomogę, bo ja nie jestem programistą. Pójdź na forum Fedora zgłoś błąd w Fedorze jest specjalny program do tego. A nie chce mi się, mam gdzieś, a tam se pójdę na minta, tam będzie działać. No i ten cholerny błąd zostanie dalej, bo tobie się nie chce działać. No, no i z tego jest wielka ponieważ ten błąd dalej w systemie będzie, bo go nikt nie zgłosi. Skąd kurde programista ma wiedzieć telepatycznie się dowiedzie, mu się program sypie u kogoś na jednej z miliarda konfiguracji? Z jednej strony, gdyby dobrze wprowadzili tą Fedorę, dobrze, znaczy Fedorę, opt outa, czyli standardowo włączoną telemetrię i ta te, telemetria naprawdę by zaczęła pomagać deweloperom pracować nad tym systemem, bo jest nad czym pracować. Bo jest tam dużo błędów i nie mówcie, że na czym wielu powie, że mi chodzi 5 lat. No super, dobra, fajnie. No. Tylko jeszcze kolega pewnie nie wspomniał, że aktualizacji nie robił od 5 lat, nie? żeby się nie zepsuło. Albo nawet wisi na jednym kernelu, tak jak ja zrobiłem ostatnio. W każdym razie, taka telemetria opt-in, bo chciałbym to skończyć, bo już 20 minut pierdzielę tutaj. Opt-in, ona im nic nie da. Ludzie to znienawidzą Fedorę przez to, bo będzie im się kojarzyć. Telemetria to są reklamy, to jest śledzenie, to jest całe wiadziewie, tak i będą po prostu prawdopodobnie od Fedora odchodzić. Już nie mówiąc o tym, że w ogóle ktokolwiek to włączy sam, bo mogą to włączyć tylko entuzjaści, hobbyści, deweloperzy, ludzie, którzy wiedzą, że kurde, ja to, ja to mogę pomóc. Ja nic nie robię dlatego tego pingwina, tylko z niego korzystam. Nie dorzucę dotacji, nie zrobię nic, po prostu nic, mam to wszystko gdzieś. No to kurde, może przynajmniej włączę tą telemetrię, żeby chociaż chłopaki wiedzieli, coś się spieprzyło w moim systemie, tak? Oni nie wiedzą, że ja nazywam się Bartek taki taki, a to jest pingi, który ma własny komputerek na przykład, tak? Oni o tym nie mają pojęcia, bo oni dostają pingi. I Bartek, tak, i mogą sobie kolor, kolor i stópki zobaczyć, nic więcej, tak? No naprawdę trzeba mieć zaufanie do, do pewnych rzeczy, a to, że korporacje, i to, że media, i to, że cały SYF, to że internet jest globalną wiochą, nie wioską, wiochą, zabitą dechami, z opiniami takimi do kompletu, kurde, które wypaczają wszystko, bo ja też nie zawsze... My, Jestem za, tym, za telemetrią, tak, bo też mi się tak kojarzy z redlamami i z całym tym badziewiem. Owszem, że tak. Zresztą mój film był, wiadomo jaki tytuł. Ktoś chce zniszczyć open source, telemetria i tak dalej, tak dalej. Ja po roku zmieniłem troszeczkę zdanie na temat tego wszystkiego. Może się zastarzałem, może nie wiem, z głupym jeszcze bardziej niż byłem. Jest to bardzo możliwe. W każdym razie, jeżeli człowiek sobie tak, sobie tak siądzie i się zastanowi, to nie chodzi o to, że Fedora ci będzie podpieprzać, nie wiem, Twoje XXX zdjątka albo nie wiadomo co tam jeszcze z dysku twardego, numer Twoich kont, tylko że pozbiera dane, żeby ci ten cholerny błąd kernela, że cię OBS-a wypieprza albo z tym nie działa, albo serownik Nvidia się psuje, żebyż oni dowiedzieli dlaczego to się dzieje. Jeżeli ty włączysz tą telemetrię, to może się dowiedzą. Jeżeli nie, to sorry Misiu. Może, może przypadkiem się uda, nie? Dlatego kurde, sama telemetria jest dość dobrym pomysłem, tylko ludzie się tego po prostu boją, tak? To jest taka moja opinia. A czy włączanie tego opt-in ma sens? Nie, nie, bo tak jak powiedziałem, to będzie dotyczyło, nie wiem, pięciu osób z miliona bo reszta tego nawet nie ruszy, a ludzie boją się, kurde, nie wiem, lokalizacji włączać, albo jakiekolwiek innych rzeczy, albo, albo podejście Windowsowe. Next, 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 a potem jest makabra, tak? Słuchajcie, ważna rzecz na koniec. Telemetria nie, oznaczy, nie oznacza za zaproponowaniem tony góry w systemie. Przynajmniej w Linuxie, w Windowsie tak, ale nie w Linuxie. W Linuxie włączenie telemetrii pomaga rozwijać system, program albo cokolwiek innego. I to trzeba zrozumieć, tak? A że co drugi artykuł mówi, że Linux jest za darmo i telemetria jest B, bo nam reklam nawalą, no to kurna, no, no to to jest jak jest, tak? No macie tutaj opt-in, proszę, żeby nie było, jak ktoś na telefonie ogląda. W buty można sobie wsadzić, tak? to jest telemetria opt-in. No kurde! Najpopularniejszy system na świecie, Fedora Linux. Ja wiem, że trochę taki materiał, nie TGS, tam TGS 0, się nie zagłębił, znowu on to nic nie naucza, beznadziejny kanał, to nie oglądaj. A może po prostu zamiast mówiąc beznadziejny kanał, wejdź na stronę te, TESK, tak, TESK page tutaj i poczytaj, czym jest telemetria i do czego powinna być stosowana. A to, że korporacje używają ją do robienia bydła, to jest inna sprawa. Zupełnie inna sprawa. Miałem poruszyć jeszcze drugi temat w tym filmie, nie poruszę, bo już tak jest 20 minut przygadane to i tak za dużo miało być, troszeczkę mniej. A filmu raczej ciąć nie będę aż tyle, bo to już ma to jakiś tam flow mój i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, ja zapraszam pod komentarz, pod, pod film! Do komentarzy to raz, ale tam doczytaj więcej, będą linki do tych artykułów tutaj, głównie do tego, bo to jest chyba najważniejsze. No oczywiście tej propozycji, która już została zaakceptowana. Proszę to brać pod uwagę, nie? I co, dzięki. <laughs> Dobra, sorry, znowu mi gardło siada. No, samo życie, nie? E, słuchajcie, dzięki za oglądnięcie. Bawcie się tam dobrze tymi kciukami swoimi, tegez, tam Teges i w ogóle. E, Napiszcie może w komentarzu co, co wy na ten temat sobie sądzicie. Jak coś zapraszam na Discorda, link także. Zczytaj więcej albo w opisie kanału ogólnie. No i za każde wsparcie kanału jestem bardzo, bardzo wdzięczny. No, ja telemetrii tutaj nie prowadzę, więc spoko. Chociaż to wie, to może, może was tak, tak jak Kaszpirowski. Jak Kaspirowski kiedyś. Cześć.